Suwałki zajęły piąte miejsce w kraju pod względem wydatków inwestycyjnych. Przed Suwałkami są takie miasta jak Sopot, Żory, Przemyśl i Włocławek. W tej kategorii miasto jest pierwsze w województwie, bo Białystok upasował się na 6 pozycji, a Łomża na 13. Ranking zeszłorocznych wydatków inwestycyjnych samorządów opublikował dziennik Rzeczpospolita. W ubiegłym roku na jednego mieszkańca Suwałk przypadło 1646 zł wydatków na inwestycje, podczas gdy średnio inwestycje polskich samorządów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły około 1000 zł. Taki wynik cieszy Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk, tym bardziej, że miasto przed rokiem było na 6 pozycji. Jest to dotychczas najlepszy wynik Suwałk w tym rankingu, ponieważ w 2006 roku byliśmy na 6 miejscu, a teraz na 5 miejscu. Jest to oczywiście efekt, wynik bardzo wielu inwestycji zrealizowanych w ubiegłym roku. Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez miasto Suwałki wyniosła 113,5 miliona złotych i to przełożyło się na tak wysoko lokato. Wśród tych miast na prawach powiatu. No szczególnie cieszyć się należy z tego, że wyprzedziliśmy szereg miast wojewódzkich, metropolii, czyli bardzo dużych miast, gdzie ten potencjał inwestycji jest znacznie wyższy. W 2010 na inwestycje w Suwałkach wydano ponad 113 milionów złotych. Największe z nich to budowa akwaparku, przebudowa ulicy Reja, budowa sali koncertowo-teatralnej, przebudowa stadionu przy ulicy Zarzecze.